Idę teraz do Migrosa sprawdzić, jakie są tutaj ceny. 49,90. Pomidory 8,75. 7,90. Papryka. To nawet nie wiem, co to jest. 8,90. Znane arbuzy. To 5,99. 5,50 cebula. 10,75 za ziemniaczki. No i mamy różne orzechy. Tak wyglądają mniej więcej ceny. W 17,50 Coca-Cola 2,5 litra. Tu 4 paki. Pieczywo tostowe całe 20. Tureckich lir. Jajka 15 sztuk. 22 tureckie liry. Tu mamy jakieś pewnie z wolnego wybiegu. To już tylko 8 sztuk. Lub nawet takie duże 30 sztuk. 45 tureckich lir. Do szybkiego przekąszenia. No szybko. Pół. Jakaś chyba promocja na dole jest, nie wiem dokładnie. Zwykłe koszulki prawie 100 tureckich lir. No materiał tak jak te na bazarze. Tu również prawie 100. Tu już jakieś 150, nawet mamy tańsze tam. Szedłem tu po żyletki, więc tak mniej więcej się mają ceny. Tych najtańszych już jakichś nie ma. Te markowe już droższe. Nawet ceny wyblakły w niektórych. Tu mamy mnóstwo przypraw. Ceny od 20 do 10, nawet 7 tureckich lira. Jest tego trochę. Nie widziałem tu ładnych rowerów na ulicy. No, ceny w markecie są takie mniej więcej. Można i dostać składanego elektryka w takim oto kartonie. Mamy alkohole. Najbardziej popularne chyba tutaj piwko. FS 20 tureckich lir. Wybór jest. Wszystko w lodóweczce stoi. No i ceny papierosów. Średnia cena około 30 lira. Za kamelę 26. Taka fajna, duża, ciekawa palarnia na lotnisku.
Samo lotnisko. Kolejna palarnia. No już na sam koniec. Taka informacja, może nie każdy wie. Mamy automat do Wi-Fi. Przykładamy bilet lotniczy. I powinno wyskoczyć hasło. Pani nie wyskoczyło? O, pojawiło się. Wpisujemy sobie hasełko. I korzystamy bez problemu z Wi-Fi na lotnisku. No i teraz. Co mam wpisać? Gdzie? Nie, nie, poczekaj. No i teraz sobie bardzo. Numer 2 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 numer